twój syn? Jaki jest mój synek? Na pewno jest grzeczny. Nie mogłabym nic złego o nim powiedzieć, jeśli chodzi o to, że specjalnie marudzi, czy że płacze po nocach, że jest męczący, że ma kolki. Nie, nie. Nie ma tych wszystkich problemów. Wydaje mi się, że ja też potrafię odgadnąć, co mu dolega. Dużo czytam w internecie, na forach. Nie zawsze tam są mądre opinie i doradztwo, natomiast często też można pogadać z mamami, które mają pojęcie na temat wychowywania dzieci i czerpię wiedzę i jakoś na razie idzie to wszystko bezproblemowo, chociaż no wiadomo, no 4-5 razy w nocy trzeba wstać dziecko nakarmić, zwłaszcza, że to jest głodomorek, ponieważ co godzinę w dzień je. A że karmię piersią i nie daję mu butelki, ani też mleka modyfikowanego, tak więc no, muszę być na każde jego zawołanie, czyli nie mogę sobie na dłużej nigdzie wyskoczyć, ale też taką podjęłam decyzję i po prostu przez to, że jest takim głodomorkiem, to faktycznie co godzinę trzeba karmić i szybko przybiera na wadze. No, ma 3 miesiące, waży już 7 kilo, a urodził się z wagą 3 kilo. No więc jest takim małym pyzą. Ale mam nadzieję, że później jak zacznie raczkować, chodzić, no to wszystko to zrzuci. Na Facebooku kilka razy dziennie pokazujesz nowe wpisy i nowe zdjęcia dziecka. Dlaczego chcesz tak promować swojego syna? Większość celebrytek i znanych osób raczej tego nie robi. Unika. Są osoby, które jak najbardziej nie widzą przeciwwskazań do tego, żeby raz na jakiś czas pokazać zdjęcie z dziecka. Zwykli ludzie pokazują na Facebooku, cieszą się, chwalą się swoim dzieckiem. Nie widzę żadnych powodów, żeby dziecko ukrywać. Natomiast nadmierna promocja też jest oczywiście niepotrzebna, zwłaszcza, że dziecko jest jeszcze malutkie i nie ma wiele do powiedzenia w tej kwestii. Są celebryci tacy jak Natasza Urbańska, czy też Natasza Urbańska, czy też chociażby Edyta Górniak, które ze swoimi dziećmi pozują na okładkach i nie widzą w tym nic niestosownego. Są też tacy, którzy się ukrywają i udają, wydaje mi się, że to jest taka gra po prostu z mediami. Wiadomo, że im bardziej się dziecko ukrywa, tym media bardziej chcą je zobaczyć i czekają pewnie na najlepsze propozycje finansowe, o tak to ujmę. Jeżeli chodzi o imię, rozumiem, że Robin od Robin Hooda. Znaczy, jeżeli ktoś skojarzy sobie, że Robin to Robin Hood i tutaj ma takie skojarzenie, to jak najbardziej uważam, że ono nie jest złe. No, Robin Hood to jest fajna postać. Natomiast akurat ja nazwałam dziecko Robin ze względu na to, że szukałam imienia, które będzie takie uniwersalne, światowe, które będzie dobrze brzmiało w języku polskim, ale też i zagranicznych brzmieniu, że będzie po prostu brzmiało nie szy czy rzezi, uzamknięte RZ i CH i tak dalej, tylko po prostu będzie to uniwersalne. I akurat imię Robin mi się bardzo podoba, dlatego też tak nazwałam swoje dziecko. Jasne, że się nazywa dziecko tak, jak się uważa, że po prostu będzie ładnie brzmiało, a że jeszcze pasuje to do nazwiska, bo Robin Maj brzmi tak płynnie i światowo, a na tym mi zależało, bo jednak żyjemy teraz w innych czasach niż kiedyś. I imiona typu Katarzyna, Agnieszka czy też Barbara są piękne, typowo polskie. Jednak wydaje mi się, że teraz dzieci wyjeżdżają na zachód, mają inne możliwości, inne szanse i dobrze jest po prostu im te szanse również stworzyć, jeśli chodzi o imię, nazwisko, no bo jest to jakaś marka. I rozumiem, że Sara May złagodniała pod wpływem dziecka. Sara May miała wiele oblicz. Jednym z nich było oczywiście również takowe. Jak trzeba, to jestem łagodna, jak trzeba, jestem ostra. A teraz nie widzę powodów, żeby akurat się jakoś tutaj eksponować nadmiernie, jeśli chodzi o mój mocny, ostry charakter, ponieważ dziecko troszkę zmienia i trochę faktycznie powoduje, że człowiek skupia się nie na innych rzeczach.